Koninie powstało nowe miejsce dla ludzi kreatywnych, innowacyjnych, szukających nowych rozwiązań. Wystartował Restart Lab. Przez ostatni rok zbudowaliśmy koncepcję, zbudowaliśmy pomysł, zarażaliśmy tą ideą poszczególne osoby, zwróciliśmy się o współpracę do Urzędu Miasta, spotkaliśmy się też z bardzo dużą otwartością i chęcią tej współpracy, nazbieraliśmy meble, nazbieraliśmy wyposażenie, no i dzięki temu wspólnymi siłami takie miejsce zostało stworzone, bo to nie jest tak, że to był pomysł jednej osoby, czy realizacja jednej, czy dwóch osób. To jest projekt społecznościowy, oddolny, tworzony przez naprawdę ogromną ilość osób. Wiemy już, jak doszło do powstania. To teraz czas na odpowiedź, kto może skorzystać z przestrzeni Restart Labu, a mogą skorzystać wszyscy, szczególnie młodzież. Diagnozując tutaj potrzeby mieszkańców, stwierdziliśmy, że nie ma oferty dla młodych dorosłych, czyli po ukończeniu szkoły średniej ci ludzie, czy nawet kończąc szkołę średnią, ci ludzie mają problem ze spędzeniem swojego czasu, czy z realizacją swoich pasji i tak dalej. Dzieci i młodzież, one mają tą ofertę w tych domach kultury naszych, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury i w Konińskim Domu Kultury. Więc my nie chcemy być kolejną instytucją, która się zajmuje tą grupą. Bardziej celujemy właśnie w młodych dorosłych i po prostu w dorosłych. Nowe przestrzenie, bardzo dobrze wyposażone w sprzęt do majsterkowania, szycia czy w drukarki 3D, to nowe możliwości rozwoju dla mieszkańców Konina. Dzisiaj otwarcie nastąpiło takie formalne i okazanie światu czegoś, co się pojawiło w naszym mieście. Pierwszego FabLabu, czyli miejsca kreatywnego, gdzie przede wszystkim młodzież, ale i nie tylko, będzie mogła znaleźć swoje miejsca, aby realizować pomysły. Pomysły, jakieś idee, projekty, a nie ma możliwości zrobienia to w innych przestrzeniach. Tutaj mamy do dyspozycji właśnie pomieszczenia, mamy narzędzia, mamy osoby, które będą pomocne w zakresie doradztwa jakiegoś związanego z realizacją swoich projektów. Jest to przestrzeń kreatywna. Mam nadzieję, że za chwileczkę zaroi się ona osobami, które będą tutaj realizowały swoje właśnie pomysły i że to miejsce będzie tętniło życiem. Na koniec czas zapytać, co na temat Restart Labu sądzą młodzi ludzie. Aktualnie przychodzę i jak przychodzę, to po prostu coś się zwykle znajduje. Czasami sobie uszyję coś, czasami wydrukuję, a zwykle jeszcze zanim się semestr skończył, przychodziłam i się po prostu uczyłam tutaj. I to nawet fajnie by to wychodziło. Nauczyłem się działać na drukarce 3D, co bardzo w sumie chciałem wypróbować. I przy okazji planuję jeszcze więcej rzeczy, typu na przykład szycie. Myślę, że to będzie ciekawa zabawa. Ciekawa zabawa, ale i nauka nowych umiejętności przy okazji. Jednym słowem przyjemne z pożytecznym. Innowacyjność, poznanie nowoczesnych technologii, szczególnie wśród młodych ludzi, wzbudza ciekawość i stanowi alternatywę dla siedzenia w domach przed komputerami.